Cześć wszystkim, witam w chyba już ostatnim odcinku z Agenta A, Evasion Disguise. I dzisiaj będziemy kończyć chyba chapter 5. No jeśli się uda, bo no, nie pamiętam jaki on jest długi. I w tym odcinku chyba mieliśmy zacząć od tego, żeby to ogarnąć. Więc tak, to są cztery. Te niebieskie tu mają być cztery. Tutaj mają być dwa dół, potem jedno tu, trzy tak i po ukosie te trzy i tutaj jedno. Spróbujemy zapamiętać. Nie będziemy używać zdjęć, bo po co? Spróbujemy zapamiętać, po co mamy używać czegoś innego. Tak. Więc musimy sobie to podznaczać, to co jest niepotrzebne. Tylko nie pamiętam jak było z tym na środku. Chyba już pamiętam. Miał być po ukosie i teraz będzie dobrze, tak? I widzicie, pamięć zadziałała. Okej. Okay. I co my tu mamy? Okej, okay, mamy znowu jakiś slot. Czy ja tu przypadkiem czegoś nie ominąłem? Mam wrażenie, że coś tu powinien mieć, a czegoś nie mam. Okej. Mam nadzieję, że niczego nie ominąłem. Pójdźmy sobie tutaj zobaczyć. Czy tu coś jeszcze jest? Bo ja nie mam gdzie błędzenu. Łódka. No właśnie, łódki nie użyłem. I chyba do łódki jest potrzebna benzyna, tak? Tak jest. I się znalazło to, co żem nie zauważył w poprzednim odcinku, czyli łódka. Przelecieliśmy do latarni morskiej, tam coś leży. Oj, jest to do piramidki tej z symbolami. A coś tam jeszcze jest? Czy tylko to trzeba było zebrać? Tam już się nie da iść. No to idziemy tu. O, tu coś jest. Mamy mapę. Czyli pod tu mniej, gdzieś w tym miejscu jest zakopany skarb. Ok, czyli musimy znaleźć jakąś łopatę. Nie tu. Musimy znaleźć jakąś łopatę i wtedy będzie dobrze. Ok. Niestety to jest zamknięte, więc znowu potrzebujemy już klucza. A tutaj jest coś? Tak, jest coś. Ok. Otwieramy i mamy klucz do latarni morskiej. Ok, możemy sobie kliknąć. Ok. Tu coś jeszcze jest? Wydaje mi się, że tam coś jeszcze jest. Tu. Ale jednak nie ma. Dobra. To coś tu jeszcze jest? Czy tylko to? Nie, nic więcej nie ma. Dobra. Więc wejdźmy sobie do latarni morskiej, bo chyba to jest to, co możemy jedynie zrobić, tak. Wejdźmy sobie tutaj. Jak wiecie, pół godziny odcinek robię, więc jak się będzie pół godziny zbliżać, to będzie koniec odcinka. I wtedy na wypadek będzie jeszcze jeden odcinek. Ok. Mamy łopatę, ale tutaj jest coś. Ok. O. I chyba to mamy podładować w tamtym, tam, nie? To jest chyba do podładowania, bo sami zauważcie, że ta bateria jest spadnięta. I jeśli nie odpalimy tej, nie naładujemy baterii, no to nie polecimy nigdzie w inną. Coś tu przeszkadza i nie możemy tego otworzyć, ok. A tutaj coś jest, ale na razie nie możemy tam zejść, więc po prostu sobie wyjdźmy stąd. I pójdźmy do miejsca, które nam wskazuje, czyli... Jedziemy. Mamy dwie rzeczy do zrobienia. Widzicie? Możemy zrobić tutaj kopnięcie, tutaj gdzieś mniej więcej było trzeba kopać. Gdzieś tutaj, o właśnie. Mamy skarb. Rusty Books. Mamy siatkę i mamy ptaszka. Okej.
Tam nic więcej nie mamy, więc możemy naładować baterie. Polecimy sobie na zero, bo tam będziemy mogli naładować baterie. I w sumie mogę już odstawić tą część tutaj, tak? Bo to o to chodzi. A, jeszcze jedna część. Dobrze wiedzieć. Tutaj. Jakby... sami możecie tak dobrze zagrać, nie musicie znaleźć gry. Ok, czyli to nam się naładuje. Ok. A czy przypadkiem nie możemy na przykład rozwalić tego? Dokładnie. Czyli mamy teraz strzelić. Strzelić. I skarb się otworzył. I mamy tutaj maczetę. Mamy maczetę. Ok. I teraz czekamy. Ok, mamy naładowaną baterię, więc możemy iść do windy w latarni morskiej. Więc no, trochę dzisiaj klikania będzie, ale nie jest to jakieś nużące, co? Da się to oglądać. Ewentualnie przedłużę odcinek o 10 minut i wtedy skończę. Bo wiadomo, że 10-minutowego odcinka nie będę wam robił, tak? Więc jak będzie potrzebne jeszcze 10 minut, no to w tym odcinku się zmieści, tak? Albo po prostu mi dostaniecie dwie części tego odcinka i tyle. Ok, czy maczetą nie możemy tego ściąć? No chyba nie możemy z tej pozycji, więc chyba trzeba od góry wejść i stąd ściąć. Ok, lecimy do łódki. No jakbym tej łódki nie znalazł, to bym się zablokował. Ale znalazłem tę łódkę, więc się nie zablokowałem. Ok, więc teraz możemy iść do windy. Mam baterię naładowaną i chyba już do tamtego miejsca nie musimy wchodzić. Ok, naładowana bateria, więc możemy teraz jechać w górę. Tak jest, musimy to trzymać. O, i tutaj jest coś. Mamy sznurek, który się potem może przydać. Więc lecimy jeszcze wyżej. A, i chyba ten sznurek mamy przyczepić do tamtego pinka, który był tam wyżej. Tam obok tego miejsca, gdzie trzeba było czwóreczkę. O, i tutaj mamy coś. Jakąś czaszkę. To tutaj poróbmy to, co jest możliwe. A tutaj nie możemy na przykład tego otworzyć jakoś. Czy możemy to otworzyć, ale jeszcze nie wiemy czym. No chyba nie tym. No właśnie. Trzeba chyba to rozwalić po prostu tym łańcuchem. Ok. Lornetka nic mi nie da, ale coś jest chyba w zeszycie. Ok. Okej. Okay. O, i chyba to nam będzie potrzebne do tamtej wieży z symbolami. Musimy znaleźć, znaczy musimy... zrobić sobie tego... Tak jest, zrzut ekranu. I... Jak będziemy mieli wszystkie części tamtej piramidy, to wtedy będziemy mogli wpisać jakiś kod. Tylko musimy wiedzieć, gdzie wpisać ten kod, tak? Ok, czy tutaj jest coś? Oprócz tej dźwigni? Ok, spuściliśmy drabinę, więc za chwilę się dowiemy, czy ona do czegoś jest. Ale póki tu jesteśmy, to otwórzmy skrzynię, żeby za dużo nie latać, bo nie jest to interesujące pewnie. Oj, znaleźliśmy jeden z tych złotych żetonów, który był potrzebny nam tam. Jeśli dobrze pamiętacie, gdzie. Drabina spadła, więc chyba nic więcej tu na nas nie czeka, oprócz tego. Czy ta wiosła i ta? Nie. Ok. Więc musimy pamiętać o tej szafce tutaj i teraz zjeżdżamy na dół. Mamy troszeczkę rzeczy, więc będzie można trochę porobić. Możemy iść tu? Nie. A czy możemy teraz to odpalić? Nie możemy. No dobra. To idźmy zobaczyć, co się z tą drabiną stało, bo w końcu ją spuściliśmy, tak? Tutaj chyba spadła. Dokładnie, mamy drabinę. Sami byście na to wpali pewnie. Okej. I teraz zobaczmy, co tam się wydarzyło. O, widzicie? Mamy przyporządkowane cyfry do tamtej wieży. Do tamtej piramidy, tak? Więc sobie robię zrzut. No, w sensie, no wiecie o co chodzi. Po prostu zdjęcie takie.
jak można robić, jeśli mamy program do nagrywania. A może to tutaj jest ta maczeta potrzebna? No właśnie. W końcu potrzebowaliśmy tutaj czegoś, żeby to ściąć. Ok. Jeśli ułożymy tamtą piramidę, to otworzy nam się ten slot. Ja wiem, że mam kryształ, ale na razie nie wykorzystam tego kryształa. Myślę, że teraz możemy iść tutaj. Na dwór pójdziemy. Tam, gdzie był komputer z czwóreczką, to się coś zrobi. Tutaj cały czas jednego elementu nam brakuje. O, tutaj. Tutaj przecież był ten pieniek, który nie wykorzystaliśmy go. Więc chyba jest... Dokładnie, jest to potrzebne, więc możemy zejść. O! Czyli potrzebujemy odciągnąć tego Guntera. Potrzebujemy odciągnąć tego Guntera, żeby nam puścił kryształ, bo widzieliście, jest tam kryształ. Widać, niepotrzebnie się bawiłem z maczetą, bo po prostu chodziło o to, żeby to odczepić. Znowu trzeba iść na dół. Dużo klikania tu jest, ale mam nadzieję, że wam się gra podoba. Albo nawet w sumie mogę przedłużyć i zrobić wyjątek i 50 minut odcinek będzie trwał. Ale chciałbym w tym odcinku od razu skończyć tą grę. I mam nadzieję, że wam się będzie to podobać. Okej, idziemy tu. Spadła ta siatka, więc zobaczymy, co z niej wypadło. Okej. Okej, mamy to. Mamy sieć. Okej. Fishing net. A, czyli pewnie rybę mamy dla niego złowić. Jeśli dobrze mi się wydaje, to mamy popłynąć łódką, tak? Czekajcie. Tak jest. I teraz jak popłyniemy łódką, to się złowi ryba, tak? Więc jak wrócimy, mamy rybkę. I teraz pewnie trzeba odciągnąć go tą rybą. Więc może położymy mu ją tu. Dokładnie. Ma rybkę. I teraz możemy iść na górę i zabrać ten kryształ. Chyba sami byście na to wpadli, co? Nie musielibyście oglądać u nikogo filmu. Jak będziemy mieli więcej kryształów, to tam pójdę, bo potrzebujemy jeszcze dwa. Jak dobrze pamiętacie, potrzebujemy jeszcze dwa kryształy. Ok. Ok. Aha, czyli po prostu mamy ułożyć się według tamtej kolejności, czyli 17, nie pamiętam jak to było dalej. I wtedy nam się otworzy tamta tajna skrytka, która była tam koło tej zarośli, którą chcieliśmy, tak? Więc możemy zejść tu i mamy kryształ numer 2. Więc jeszcze jeden kryształ nam brakuje. Więc chyba teraz musimy ogarnąć tą piramidę. O, chyba to jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić. Tylko, że ja potrzebuję włączyć sobie zdjęcie, bo nie pamiętam. No dobra, mamy tutaj zdjęcie, więc teraz sobie zapamiętamy to. Więc tak, 17 to jest to. 3 to jest... Potrzebujemy dwie kropki. Jak widzicie, mi to znika, więc znowu muszę sobie to włączyć. Dobra, mamy 17, 3. Teraz 8. 8 to jest ta kropeczka. Taka o. Potem jest jedynka, która jest kreseczka z dwoma kropkami. Chyba to zapamiętamy. I 12 to jest to. Ok, czyli 12 mamy, więc jedynie jeszcze potrzebujemy to i to. Ok, i się coś otworzyło. Więc idziemy zobaczyć, co nam się otworzyło. Sprawdziłem sobie, czy się nagrywa. Nagrywa się, więc mogę nagrywać dalej. Ok, jak widzicie, gładko mi to idzie.
Sami byście tak ładnie zrobili. Nie musicie znać gry i co tu nam się tu otworzyło. Tak myślałem. Mamy trzeci kryształ, więc teraz musimy załatwić sprawę z kryształami, bo inaczej nie ruszymy dalej. Bo nic więcej nie mamy. A ty, ptaszku? Gunter sobie je tą rybkę. Dobra. Idziemy załatwić sprawę z tymi kryształami. Czyli musimy pojechać na piętro numer... Tam już nic nie ma w tych miejscach. Jeden. Na piętro numer jeden, bo tam była ta... Tak jest, tu były te zepsute drzwi. Więc no tutaj... Że pamiętałem, że tu trzeba trzy. Gem detected. Two remaining. Dałem, żeby się wypowiedziała. Gem detected. One remaining. No i mamy ostatni. Gem detected. Unlock sequence complete. Dostaliśmy jakiś klucz. Nie wiem, do czego jest ten klucz. Nie mam pojęcia. Co jeszcze nam zostało do zrobienia? Dlaczego może być ten klucz? Na pewno coś na dworze. I chyba wy... Nie wiem, gdzie może być ten klucz. Jedyna rzecz, jaka mi się kojarzy jeszcze do zrobienia, to jest... Czy tutaj nie było jakiegoś wejścia? Nie. Potrzebujemy jeszcze tego. Nie mam pojęcia, do czego może być ten klucz metalowy. Kojarzy mi się tylko jedna rzecz, która nie wiem, czy ma rację bytu, ale sobie zobaczymy. No niestety. Wybaczcie mi, że ciągle wam pokazuję informacje o padniętej baterii. Okej. Wiecie chyba, o co mi chodzi, nie? Chodzi mi o ten łańcuch. Jeśli nie łańcuch jest tu odpowiednikiem tego klucza, to ja nie wiem co. No nie. Klucz tu nie pasuje. Więc jeszcze jest coś, co pominąłem chyba. A ja nie wiem co pominąłem. Albo czegoś nie pamiętam. I nie chciałbym teraz odpalać nagrania, żeby to o tym się dowiedzieć. Nie mam pojęcia, do czego jest ten klucz. Więc trzeba się gdzieś wrócić. Tylko gdzie? Nie mam pomysłów. Czekajcie. Myślę nad możliwościami, jakie tu były. Kojarzy mi się jedno mi... Już wiem, gdzie jest ten metalowy klucz potrzebny. Trzeba zjechać... piętrem... Kojarzycie? Skojarzyło mi się... Okej, okay, już wziął sobie rybę. Czy on tam dalej siedzi? Nie, nad jedną rybką. Okej. Okay. Wiecie, gdzie ten klucz jest potrzebny? Jak nie wiecie, to się zaraz dowiecie. No właśnie. To miejsce jeszcze jest nieużyte. Okej, okay, i teraz mamy coś takiego, więc możemy kolejną rzecz załatwić. Chyba już teraz będziemy latać tylko na dworze, bo chyba tylko dwór nam został, czyli tutaj latarnia i to nam zostało do ogarnięcia, więc jesteśmy chyba blisko końca gry. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli mamy po prostu to poukładać. Fajna zagadka. Okej. Okay. Podobają mi się te zagadki, tak? I dlatego, że tu są fajne zagadki, to postanowiłem nagrać wam to. Może wam się... Może wam będzie się chciało to grać. Tylko nie wiem, czy wam by się to chciało grać, jak już znacie grę. No, ile, no chyba, że macie słabszą pamięć, to wtedy dla was plus, bo nie będziecie...
Wiecie co? Nie będziecie znać gry tak dobrze. A te zagadki i tak chyba są jakieś inne. Wiecie, się różnią chyba. Bo ciężko jest poukładać to. Ale nie jest takie trudne. Da się to zrobić. Ok. Ok, mamy to. To mamy. Tego nie mamy. Tego nie mamy. I chyba jeszcze to jest ostatni element. Chyba tak. O, i jeszcze to. Ok, i jeszcze to. I mamy 100%. Więc mamy tutaj namierzenie rubi. O, i tu potrzebujemy chyba coś jeszcze. A, czyli po prostu rubi nam ucieka i mamy ją powstrzymać. Jeszcze jedno miejsce zostało, które nie zostało przez nas użyte. To jest w latarni morskiej. Ten łańcuch, który nam został. Za chwilę go przetniemy tymi i będziemy mieli koniec gry. Szósty odcinek i koniec gry. Tak. Mam nadzieję, że wam się gra podobała, bo ja się bardzo, bardzo dobrze bawiłem przy tej serii. Jeśli nie znacie jeszcze jakąś fajną grę zagadkową, to możecie mi ją polecić. Jedyne co jeszcze musimy zrobić, to odciąć to. Wziąć to, wziąć to. O i to, ten tank chyba już jest nam niepotrzebny. Więc jedziemy na dół. Idziemy do tamtego, do statku Ruby. Znaczy statku, wiecie o co chodzi. O, do łodzi podwodnej, ok. Nazwijmy to łodzią podwodną. Znaczy łodzią podwodną. Wiecie o co mi chodzi. Pewnie teraz znowu przyleci Gunter, dokładnie, bo Gunter tu będzie zawsze rybki ladał. Ale zawsze będzie w tym miejscu. Fajna gra była, bardzo mi się podobała. Ale jeszcze jedna rzecz została nam tu do zrobienia. Trochę mi zajęło czasu znalezienie elementu, który ma złoty klucz. Ale my w tym odcinku jeszcze odkryliśmy ten element, to miejsce, tak? Więc tak mamy. Nie, to mamy. Ok. I teraz do tego ma być to. Ok, i teraz będzie jakaś kaccenka, tak? A, to w drugą stronę miało lecieć. Chyba mamy po prostu jej. Ok, zepsuło się. Uwaga, coś się dzieje. Jeszcze coś? O, teraz chyba. Uwaga. Are you coming, Onyx? No? Oh, fine. Agent A? What? You are alive? Impossible. It's too late to stop us now. Agent A. In a spot of bother, Agent LaRouge. Not to worry, Havoc here to clean up your mess yet again. Just get on with it. A nice try, Agent A, but once again, I have outdone you. Au revoir. Thank you.
Okej, teraz mogę powiedzieć. Czyli po prostu nas Ruby odkryła, że żyjemy. Bo myślała, że wpadliśmy przez tą bombę. Potem uciekła. Myślała, że statek jest bezpieczny, ale my tam chyba odkręciliśmy benzynę. Czy znaczy uszkodziliśmy statek, bo to jednak była łódź podwodna, więc tą łódź podwodną uszkodziliśmy. Ona nie była z tego zadowolona, ale miała pomocną dłoń i pewnie to był nasz szef, który ją po prostu wsadził do swojego samolotu i polecieli gdzieś. Po prostu nam zwiała tak. I zanim ta Ruby wsiadła do tego podwodnego statku, to zawołała Onyxa. Myślała, że to on, a to byliśmy my, czyli agenci A. I jeszcze coś tu mam do zrobienia, zobaczcie to. Tutaj coś jest. I jest tutaj nasz ten plecak odrzutowy, który możemy jeszcze sobie go odpalić. Wybuch czy poleciał? Chyba się rozwalił. Tak jest, się rozwalił ten plecak odrzutowy. Bon voyage, Ruby LaRouche. Okej, ale jeszcze gry nie koniec. Very clever, Agent A. Very clever indeed. I suppose I can't blame you, though. You were only doing what I taught you to do. Of course, Havoc could do with an agent of your caliber. We certainly have a few positions to fill now, thanks to you. What do you say? Care to join your old boss? Onyx nie chciał tego oglądać. A co teraz? Kotek jest głodny. No i chyba koniec gry. Szef nas wyśmiał. Znaczy coś tam powiedział przed tym, zanim nas wyśmiał, ale ja nie zrozumiałem za bardzo co. Więc coś się teraz dzieje. Tak jest, koniec gry. Agent A, a puzzle in disguise został zakończony. 6 odcinkach. Mam nadzieję, że się ta seria wam podobała, bo ja się bardzo dobrze bawiłem przy tej serii. Bardzo przyjemnie mi się nagrywało dla was odcinki, więc mam nadzieję, że wam się też bardzo przyjemnie tę grę oglądało, że dacie łapkę w górę w każdym odcinku, że dacie suba, że dacie, że będziecie to oglądać, tak? Więc dzięki za oglądanie każdego z tych 6 odcinków. Jeśli nie widzieliście żadnego, to nadróbcie to. Dużo mam jeszcze serii na kanale, więc jeśli nie widzieliście tych serii, to możecie sobie to nadrobić. I co? Agent teraz został zaliczony, więc chyba nie ma żadnego drugiego. Chyba nie ma żadnej drugiej części, więc po prostu jak teraz się nam coś pojawi. Okej. Okay. Incomis. Okej. Okay. Coś się jeszcze dzieje, więc jeszcze. Ja już się z wami pożegnałem, ale możemy poczytać, co tu jest. Jeśli komuś się chce tłumaczyć, to niech sobie tłumaczy. Okej. Okay. No to by było na tyle z tej gry. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. I do następnych odcinków. Cześć!